Witam serdecznie wszystkich, dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie ogromny przywilej, by dzielić się z wami częścią z mojego doświadczenia, pewnej wiedzy, której wciąż czerpię przez pracę zawodową, zarówno jako pastor w kościele, wykładowca w seminarium, jak i też psycholog kliniczny w szpitalach i w poradniach. Chciałbym może zacząć od tego tutaj, jak się nie bać słowa senior. Słowo senior to jeszcze takie ładne i delikatne, prawda? Ale słowo starzec to już raczej powoduje, że czujemy się gorzej, prawda? Z tym określeniem. Spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć sobie na to pytanie. Dotkniemy zagadnienia, które się kryje pod spodem, bo nie samego słowa się boimy, ale boimy się tego, co z tym sobie wyobrażamy, co widzimy dokładnie, co się dzieje z pewnymi ludźmi, którzy są w wieku właśnie seniora, czyli w tak zwanej późnej dojrzałości. Tak można określać ładniej, żeby nie mówić starzec czy senior. To jesteśmy ludźmi w późnej dojrzałości. Ja jeszcze nie tak mocno, bo mam 55 lat, ale wy troszeczkę bardziej przede mną. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że jest takie powiedzenie: lepiej późno niż wcale. Słyszeliście na pewno. Jaki to ma związek z tym spotkaniem? To mam pytanie. Kto z was za młodu, kiedy byliście młodymi chrześcijanami, był na konferencji młodzieżowej, gdzie podjęto temat starości? Ktoś był? Byliście na wielu konferencjach, podejrzewam, ja też. Ale nie przypominam sobie, żeby taki temat był podany. Dlaczego? No bo ludzie młodzi żyją tak, jakby starość nigdy nie miała przyjść. I o zgrozo, to jest katastrofa, że wielu z nich nie doczekało starości, bo za młodu nasi przyjaciele często poumierali. Ale istnieje taka mądrość, bardzo mądrość filozoficzna, że lepiej przygotować się na to, co może być nieuniknione, niż marzyć tylko o tym, co jest nieosiągalne. Czyli lepiej pomyśl o tym, że możesz być kiedyś starszą osobą i przygotuj się do tego, niż marzyć o tym, że ja będę wiecznie młody. To jest ten świat, który jest kształtowany w tej iluzji. Mamy zestaw suplementów, które jak zakupimy, to będziemy wiecznie młodzi, piękni, bogaci. Może bogaci nie, bo jak kupimy suplementy, to już stracimy pieniądze, a powiedzmy młodzi, no to będzie różnie z pięknością. Można różne, dzisiaj są różne środki, którymi można jakoś przyozdobić swoją twarz, która wcale nie znaczy, że jesteśmy młodzi, prawda? Tak też i ten wiek dojrzałości, późnej dojrzałości jest pewnym okresem życia, na który w zasadzie pracujemy od samego początku, czyli od naszego dzieciństwa. To jest poprzez wychowanie i Salomon powiada bardzo mądre słowa. Wychowuj chłopca, przygotowując go do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Pamiętacie ten fragment? A pamiętacie takie polskie przysłowie? Czym skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci. Czego jaś, to pan Jan nie będzie umiał. Zobaczcie, polskie przysłowia potwierdzają mądrość biblijną, gdzie proces starzenia się, tak jak już powiedział nam brat Jan, zaczyna się od urodzenia. I w ogóle była kiedyś, pamiętam, sztuka w teatrze telewizji, którą grał Zapasiewicz, która tytuł był Życie, śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. Właśnie to też było pokazane, że starość na pewno przyjdzie, a jak nie przyjdzie, no to nieszczęście cię spotka, bo będziesz musiał krócej żyć i skrócić swoje życie. Ale jeśli przyjdzie, to na pewno ona będzie. Czyli trzeba się z tym liczyć i do tego przygotować. Biblia mówi nam o tym, że właśnie możemy posiąść, możemy zbierać owoce mądrości, której się nauczymy w naszym życiu, dopiero w starości. Łaską pańską jest, że jako młodzi ludzie czasami dokonujemy pewnych dobrych wyborów, mamy zdolność przekazania jakiejś treści z głębi naszego serca, ale tak naprawdę o mądrości Biblia mówi w odniesieniu do ludzi właśnie starszych, gdzie mowa jest o tym, żeby przed siwą głową chylić czoła. Taka konferencja jest potrzebna dla młodych ludzi, żeby oni mogli pomyśleć, że kiedyś takimi będą. Taka jest konferencja potrzebna jest dla młodych ludzi, żeby mogli też wziąć pod uwagę, że
Jak oni traktują dzisiaj starszych, tak będą albo jeszcze gorzej potraktowani kiedyś w przyszłości. I tego uczy apostoł Paweł i brat dzisiaj wspominał, że starszego brata nie strofuj jak jakiegoś chłopca czy kolegę, tylko jak ojca, a starszą kobietę, siostrę jak matkę. Czyli pokazuje tę więź, gdzie w więzi rodzinnej jest oczywiście zdolność skracania dystansu społecznego, gdzie mówimy, moja córka też do mnie czasami mówi Iruś i tak dalej, ale ja wiem, że ona nie robi tego, że się próbuje ze mną zrównać, że mnie lekceważy, że ma przed sobą jakiegoś chłopka, powiedzmy, który nic nie znaczy. Nie, to jest pieszczotliwe, miłe, czułe, ale z ogromnym szacunkiem. I to jest właśnie dystans, który się skraca w rodzinie, ale w którym nie brak jest szacunku. Ale też jest przykład dystansu skracanego, gdzie brak szacunku. Gdzie mówimy na ty, albo nawet jak powiemy per brat czy per pan, to powiemy to z taką intonacją, że jest przykro słuchać. Jeśli nie ma tej konfrontacji, nie ma tej integracji młodego pokolenia ze starszym w Kościele, Kościół będzie miał problemy. Młode pokolenie będzie się czuło nieswojo i będzie uważało za zbyteczny bagaż, posiadając ludzi starszych w swoim zborze. Starsi będą czuli się zranieni, zapomniani i będą zastanawiać się, jaka będzie przyszłość tych młodych ludzi, kiedy oni już teraz popełniają takie błędy. Mówienie o starości jest bardzo ważną rzeczą. Ale teraz chciałbym odnieść się do pewnej, myślę, że zabawnej anegdoty. Człowiek jest naprawdę stary dopiero wtedy, gdy świeczki na urodzinowym torcie kosztują więcej niż sam tort. Dobrze pamiętać o tym. Jedna prawda, która z tego wynika, nie kupuj zbyt drogich świeczek. To na pewno. A druga to stwórz, naucz się dystansu do tego, kim jesteś. Do swojego wieku, do swojej kondycji. Po prostu innymi słowy, ucz się śmiać z siebie samego. Jeśli powiedzą ci, no nie, zapomniałeś, to dzisiaj jest sobota, a nie piątek. Ty no zapominasz ciągle. Ach, zapominam, trudno. Dobrze, że jeszcze pamiętam, jak się nazywam. Tak jak kiedyś bodajże już troszeczkę starszy był jeden z uczonych i jechał pociągiem i spotkał go właśnie konduktor. Bodajże to był Einstein. I konduktor mówi, no panie profesorze, dokąd pan jedzie? On mówi, no nie wiem, gdzieś to miałem bilet, no to proszę pokazać ten bilet. No nie mam tego biletu, no znów ten Niemiec Alzheimer gdzieś mi go schował. No to jest właśnie to, że nabieram dystansu, komentuję śmiesznie, zabawnie te rzeczy. Oczywiście, że można spojrzeć na to mniej zabawnie, dramatycznie. Rozpoczyna się u mnie proces demencyjny. Mam doświadczenie 4 lat w prowadzeniu terapii funkcji poznawczych u ludzi chorych na Alzheimera. Zresztą jak przyszedłem do tego ośrodka, dali mi, że tak powiem, najgorszych, to znaczy w najbardziej zaawansowanym stanie Alzheimera, ale ja użyłem muzykoterapii. Zacząłem grać z nimi w rozmaite gry, między innymi Państwa i Miasta bez pisania. I pobudzałem pamięć emocjonalną poprzez śpiewanie dawnych, starych piosenek, jak Stokrotka rosła polna i tak dalej, i tak dalej. Ja musiałem czytać tekst zwrotek, bo nie bardzo pamiętałem, a oni potrafili to zrobić. I zobaczyłem, że ta sfera, kiedy rzeczywiście można popracować nad pewnymi kwestiami, stworzyć pewien obszar, to człowiek nawet i w takim stanie może odczuwać radość, bo ich dzieci, bo to były, tak jak prowadzimy dzieci do przedszkola, tak dzieci tych ludzi prowadzały swoich rodziców na zajęcia w oddziale dziennym psychogeriatrii w Białymstoku, gdzie między innymi ja z nimi właśnie pracowałem. I to było ciekawe zjawisko, gdzie ludzie, którzy wydaje się, że są już po prostu na marginesie życia społecznego, gdyż nie są w stanie sami funkcjonować ze względu na te zmiany demencyjne, ograniczenia pamięci, to jednak przy pewnej formie stworzenia pewnych możliwości raptem ci ludzie nawet stawali się twórczy, bo Alzheimer nie wyklucza możliwości uczenia się, aczkolwiek to jest trudne, jeśli ktoś się musi uczyć imion swoich dzieci, ale nie ma pamięci emocjonalnej, czyli związku z nimi. Ale i tak to bardzo pomaga, bo wtedy rzeczywiście, jeśli tworzy się tą sytuację, jak ktoś bardzo chce być we wspólnocie, to te rzeczy bardzo pomagają. Chcę dzisiaj, byśmy się przyjrzeli
zagadnieniu właśnie lęku, bo w zasadzie to nie słowo nas straszy, ale to, co sobie z tym wyobrażamy. Wyobrażamy sobie, jeśli chodzi, biorąc pod uwagę nasz wiek dojrzały, późnej dojrzałości, to myślimy i widzimy. No, widzieliśmy naszych przodków, widzimy naszych sąsiadów, którzy może są starsi, bardziej niedołężni i już widzimy, że to jest niedołężność, to są ograniczenia, to jest ból, to jest często samotność, to jest czasami pogarda ze strony i lekceważenie ze strony środowiska, społeczeństwa, młodego pokolenia. To jest smutek, to jest przerażenie związane z myślą o śmierci, o tym, że może mnie dotknąć bardzo bolesna, trudna choroba. Jest masę rzeczy, które mogą pobudzać i rzeczywiście to jest ten ciężar gatunkowy tego słowa senior czy starzec. I moglibyśmy nawet powiedzieć, że starość jest przedsionkiem piekła. Pod warunkiem, że jest bez Chrystusa. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, Biblia nam obiecuje, że nawet możemy kwitnąć. I kiedy czytam sobie Izajasza 40 rozdział, to znajduję ciekawą rzecz, że młodzieńcy będą słabnąć, pacholęta będą się potykać, lecz ci, którzy ufają Panu, oczywiście nie padło słowo starzec, senior czy osoba w późnej dojrzałości, ale w domyśle jest, zaraz. Lecz ci, którzy ufają Panu, podnoszą się w górę jak orły. Na skrzydłach biegną, a nie ustają, chodzą, nie męczą się. Czy to jest możliwe? Jest. Nie zawsze w pełni fizycznej formie, że będziemy dobrze kondycyjnie. Może tak być rzeczywiście z powodów nawet genetycznych. Możemy po prostu mieć skłonności do chorób stawów, mięśni. Możemy być niedołężni nie tylko dlatego, że zaniedbaliśmy siebie. Po prostu mamy gdzieś genetycznie zakodowaną chorobę, która będzie nas ograniczać. Ale nie ciało tu jest głównym jakby celem, ale twój duch. Jeśli ufasz Panu, to w twoim sercu będziesz wznosić się w górę jak orły. I kiedyś Billy Graham powiedział takie bardzo ważne słowa na jednej z ewangelizacji. Że on zawdzięcza ten sukces ewangelizacyjny, to, że wielu ludzi na stadionach, miliony się nawracały i rzeczywiście ktoś kiedyś powiedział, że Jezus powiedział, że większe nad te czynić cuda będziecie i ktoś przyporządkował to do Billy Grahama i powiedział, Chrystus nie przemawiał do milionów za swojego życia, a Billy Graham był w stanie przemówić i wielu z tych milionów nawróciło się naprawdę do Boga. Ale on powiedział, ten sukces zawdzięczam temu, że tam na zapleczu są samotne, najczęściej starsze kobiety, które swoje bezsenne noce poświęcają na to, żeby modlić się o mnie. I to było niesamowite odkrycie. Starsze osoby, seniorzy, którzy czasami są zapomniani, bo nie mogą może dojechać na nabożeństwo, słabo się czują, może się wydają niepotrzebni, bo tutaj my, młodzi, mamy swoje plany, zadania, cele, tu ruch ma być, dynamika, a ci starsi, no to schody zresztą mamy takie, to dziadek nie wejdzie, to po co go tam ciągnąć, niech on w domu zostanie, online to on tam nie włączy sobie, czyli samotność, ale mogą zrobić użytek ze swojej starości. I właśnie Billy Graham na to zwrócił uwagę, że bardzo ogromne to jest doświadczenie. Walka w modlitwie o tych, którzy są aktywni i dynamiczni. I kiedyś wierzę w to głęboko, bo jak czytam Pismo Święte, gdzie 2 Koryntian 5 rozdział mówi nam 10 werset, że staniemy wszyscy przed sądem Chrystusowym, gdzie każdy wierzący zda sprawę z tego, jakie życie prowadził i czy był posłuszny Chrystusowi. I że tam też będzie Bóg udzielał chwały. Chrystus będzie się chlubił przed swoim Ojcem, swoimi sługami. I wierzę, że to będzie czas wielkich niespodzianek, ale też i wielkich rozczarowań. Powiem wam anegdotę. Pewien pastor umarł i znalazł się przed tronem Bożym. Stoi i mówi, no, sługo mój wierny, Pan Bóg do niego. Masz tutaj wieniec. Wieniec za twoją wierną służbę. On taki zadowolony, dumny, no wychodzi z tej sali tronowej, no ale słyszy tam nazwisko i znał tego gościa, bo to był taksówkarz, którego często usług korzystał. I słyszy, a Bóg mówi, no sługo drogi i wierny, masz tutaj dwa wieńce. No pastor się obrócił, taki zdziwiony, a Bóg mówi, a coś pastorze tam nie tak, nie pasuje? No, to podejdź tutaj, on podszedł, mówi,
no bo ja to całe życie głosiłem kazania, a ten tutaj tylko jeździł samochodem. Ja dostałem jeden wieniec, a on dwa. A on powiada, no widzisz, drogi pastorze, kiedy ty mówiłeś kazania, to wszyscy spali. A kiedy on prowadził samochód, to wszyscy się modlili. Oczywiście to jest to pewna anegdota, nie do końca może tak będzie, ale będą niespodzianki. Będą i będą rozczarowania. Bo jeśli jakiś sługa Boży, który siebie mieni sługą, bardzo zależy mu na swojej chwale, no będzie musiał niestety oddać swoją chwałę dla chwały Chrystusa i może się okazać, że wcale taki błyszczący nie będzie. I wierzę w to, że wtedy Chrystus wywoła po imieniu te służebnice i tych sług. I wierzę, że będzie to rzesza starszych, samotnych ludzi, którzy wyjdą z cienia, nie spodziewając się tego. Bo cóż takiego robili? Tylko siedzieli i modlili się. 20 lat byłem pastorem w zborze w Białymstoku pierwszym. Tam był dom opieki. Byłem kapelanem i duszpasterzem tego domu opieki. Słuchajcie, mam wiele ciekawych doświadczeń, ale między innymi jest takie, że pewna starsza osoba umawia się ze mną zresztą na pogrzeb. To było zabawne, bo ona mówi, ja bracie będę umierać. Ja mówię, a wiesz, siostra, to każdy tak mówi, to wszystko zależy od Boga, ale ja niedługo umrę. Ja mówię, no ale kiedy? Mówi, za tydzień. A i chcę, żeby brat mnie pochował. Mówię, ale za tydzień jadę na wczasy. Ona mówi, a to dobrze, to ja poczekam. No dobrze, w porządku. No, jakoś tak, żeśmy już przeszli nad tą śmiercią, że jakbyśmy się umowali na spotkanie. Wróciłem po wczasach. Ja się z nią spotykam, mówi, brat już wrócił, a to dobrze, to ja już jestem gotowa. I mówię, nie no siostro, nie, no dobrze bracie, w porządku, to ja bardzo proszę, niech mnie brat pochowa. Ja mówię, dobrze no siostro, ale proszę tak się nie śpieszyć strasznie. A ona mówi, wiesz co, ja widzę jak ty służysz, ja ciągle się o ciebie modlę. Wiesz co, ja wspomnę o tobie, jak spotkam się z Chrystusem. Słuchajcie, to mnie tak wzruszyło, myślę sobie, Boże Święty, taka wiara. I ta osoba, ona miała hajmenedinę, zatem nie poruszała się za mocno, ale zawsze miała czyściutko w swoim pokoju i pachnąco. Robiła, szydełkowała, robiła takie obrusiki. Była niesamowicie spokojną, miłą osobą. I ona mi mówi, odchodzi i wspomni o mnie. Dlatego mam ogromny szacunek, bo przeżyłem z tymi seniorami wiele lat, gdzie wielu z nich żegnałem, a wielu tych, którzy nie należeli do kościoła, wsadzałem jakby do pociągu do nieba przez nawrócenie w ostatnich chwilach ich życia. Wierzę, że kiedyś ich tam spotkam, jeśli ich rozpoznam. Mam nadzieję, że pamięć będzie lepsza po tamtej stronie. Na pewno będzie lepsza. Kochani, właśnie to jest to. To jest błogosławieństwo, że ten wiek starszy po ludzku, powiedzmy, no mówią, nie wyszedł, no bo kończą się pewne możliwości, ale zaczynają inne. Zaczynamy żyć inaczej, możemy docenić wartość czasu, bytu, docenić osobę drugą, bo nikt tak jak starszy człowiek nie docenia obecności drugiego. A szczególnie jak młodzi przychodzą, nie tylko po to, żeby rentę od babci wziąć, no ale odwiedzić po prostu, to doceniają to, że druga osoba jest. To jest błogosławieństwo. To, co jest bardzo istotne też dla nas, jak wielu z tych seniorów żegnałem, oni uczą nas, jak żegnać się z tym życiem. Oni uczą nas, jak patrzeć w przyszłość poza bramy śmierci. Oni uczą nas, jak nieść cierpienie, jak ten namiot się rozpada, jak nie rozpaczać nad rozpadającym się namiotem, ale żyć, mieć żywą nadzieję, że tam będzie dużo, dużo lepiej. I to jest doświadczenie, które zyskałem i jestem właśnie wciąż pod wrażeniem. I to jest niesamowite wyzwanie. Słuchajcie, wy jesteście elektrownią Kościoła. My często młodzi jesteśmy zabiegani, modlitwa, Panie Boże, pobłogosław tą podróż, wszystko, żeby nam było dobrze, polecimy. Ale kto będzie walczył o nas, kiedy my aktywnie działamy? Dlatego potrzebujemy tej elektrowni, że gdzieś za plecami. My nawet nie musimy tego wiedzieć, ale Bóg wie, kiedy zanosisz. To jest wielkie wyzwanie i to jest bogactwo Kościoła, bo patrzymy na wypróbowaną wiarę i patrzymy na godne schodzenie z tej ziemi wprost do Królestwa Niebios. Boimy się tego, co mieści się w tym słowie, co się ujawnia w biopsychospołecznym bycie
bycie każdej osoby, bo jesteśmy złożeni, tak jak Pismo Święte opowiada, duch, dusza i ciało. To nauka mówi biopsychospołeczna triada. To znaczy, jesteśmy biologiczni, mamy fizyczne ciało, tu cały proces funkcjonowania. Jesteśmy również duchowi, tu jest ta psychika, gdzie ona jest połączona z ciałem, że właśnie mamy uczucia i emocje. Czym są uczucia? Uczucia są tego rodzaju doznaniami psychicznymi, które są odczuwalne przez tkankę. Dlatego mamy uczucie zimna, uczucie głodu, uczucie strachu, ale mamy też emocje, gdzie mamy wówczas lęk, gdzie strach to jest moja reakcja wobec obiektu, który ja widzę. Ona jest szybka, ale też szybko potrafi odejść. Lęk nie ma obiektu, czasami pochodzi ze strachu, ale on jest przetwarzany przez konstrukty psychiczne, w których sobie w głowie urabiam pewne rzeczy i stąd dzieją się właśnie takie rzeczy jak manie prześladowcze, jakieś wątpliwości, jakieś podejrzliwości do innych. To jest lęk, który towarzyszy w naszym życiu. Są różne rodzaje lęku. Jest lęk często przeciwstawny strachowi, o którym mówiliśmy, że strach jest to krótka sytuacja, ale lęk jest czymś, co nas niszczy. Strach widać po twarzy i po reakcji człowieka. Mówimy, włos się jeży na głowie, albo drżą policzki, drżą ręce. To jest strach. Lęk jest to taki bodziec, taki ładunek, gdzie ręce ci nie będą drżeć. Ty możesz nawet uśmiech trzymać na twarzy, a jesteś przepełniony lękiem i nie wiesz, co z tym zrobić. I teraz permanentny lęk, czyli nieustający w naszym życiu, a nazywamy go często stresem, który jest takim na razie małym ładunkiem, zależy od tego, jaka częstotliwość będzie pewnych doznań, które nas będą stresować. Ale jeśli ten lęk będzie permanentny, długi okres się utrzymywał, on stanie się powodem pewnych dysfunkcji fizjologicznych. Będziemy mieli kłopoty z różnymi odczuciami. Będzie bolał żołądek, występuje potliwość, suchość w ustach, drżenie powiek. Będziemy mieli również i psychiczne doznania, że będziemy trudności z koncentracją, trudności z wyobraźnią. Dlaczego? Bo przed nami w polu uwagi będzie cały czas jakiś obiekt stworzony w naszym umyśle, które będzie powodem tego, że właśnie się tak czujemy. A dalej prowadzi to poprzez dłuższy okres do ujawniania się rozmaitych chorób psychosomatycznych, czyli fizjologia nam będzie siadać, a nawet nie będziemy wiedzieli dlaczego. Pamiętam, jak kiedyś poszedłem z korzonkami do jednego z moich takich masażystów znajomych. No i ja tam jestem i on mówi, no to się bardzo stresujesz. Ja mówię, no to ja wiem. No. Mówię, a co w niedzielę robiłeś? No co tam w niedzielę? No miałem nabożeństwo, było 500 osób i stałem tam 40 minut i głosiłem słowo. Jak poszło? No dobrze poszło. No ale co, stresowałeś się? A czy ja wiem, może się stresowałem? Nie, no stresowałeś się, bo ja to czuję w twoich mięśniach. Mówię, jak to? Tu, w lędźwiach. W ogóle nie czułem tego, że stojąc po prostu przeżywam tak, że w środę po niedzieli dopiero wszystko puściło i raptem okazało się, że mam bóle poprzez właśnie jakieś bóle korzonków, naciąganie mięśni i ścięgien. Jak to jest możliwe? No właśnie tak jest możliwe. Jeśli żyjemy w lęku, to dzieją się rozmaite rzeczy. Idź do masażysty, niech dotknie twojego karku. Pani jest bardzo spięta. Jaka spięta? Wydaje mi się, że wcale nie jestem taka bardzo spięta. Rozpięłam się nawet, nie? Nie, nie. Spięta, bo czuję, że twardy kark. Boli panią czasami szyja? No tak, boli, o wieczorem to strasznie, no tak, bo pani jest bardzo zestresowana. Ja zestresowana? Chyba nie. Tak się czasami dziwią pacjenci, gdzie nie czują tego. I to jest właśnie ten lęk, który nas rozwala od środka, jeśli chodzi o fizjologię, ale psychika również jest narażona, bo składową lęku jest adrenalina i obniżający się poziom serotoniny, a serotonina to ten hormon szczęścia, endorfiny, które jeśli są we właściwym balansie ze wszystkimi innymi substancjami, jak noradrenalina, dopamina i tak dalej, to wówczas mamy równowagę, czyli potrafimy się zaśmiać, ale potrafimy się zdenerwować, ale uspokoimy się szybko. Natomiast kiedy raptem serotonina spada, jesteśmy smutniejsi, powolniejsi, to ta dopamina współpracuje z adrenaliną do tego, że raptem mamy czarnowictwo. Jesteśmy twórczy, ale w czarnowictwie. Przewidujemy, boimy się, martwimy się różne rzeczy. Czy to wyjdzie, czy tamto wyjdzie? Skąd się to bierze?
No właśnie ten lęk właśnie jest tym powodem. On jest w tej, ta adrenalina jest w tym lęku i wówczas ta serotonina spada. I wówczas potrzeba coś zrobić. Można stosować środki, czyli substancje w postaci lekarstw. Ale różnie tym bywa. Można się przyzwyczaić, uzależnić i wówczas no, będą kłopoty. Owszem, warto jest korygować problemy ze snem. Sen jest podstawową rzeczą, żeby regenerować nasz układ nerwowy. I oczywiście można skorzystać z substancji, które pozwolą nam zasnąć, albo też robić dobry, twórczy użytek z bezsenności. Ja sam zacząłem, bo miewałem, przeżywając rozmaite rzeczy, bezsenność. I cóż takiego robiłem? Zacząłem się modlić. A w niektórych momentach nawet myślałem, że gdzieś tam jadę i mam wygłosić kazanie. I modliłem się o to, co ja mam powiedzieć. Niektóre noce bezsenne były dyktandem Ducha Świętego kazania, które miałem mówić. Ja w nocy leżałem, oczy jak 5 złotych otwarte i po prostu chłonąłem myśli, które przychodziły w trakcie. I potem nie wiem kiedy zasypiałem i wstawałem wcale nie taki zmęczony. Czyli jeden ze sposobów, żeby nie pozwolić smutnym, groźnym, niedobrym myślom na niepokój, bo to koło zamachowe. Im więcej niepokoju, tym mniej snu. Ale pozwolić sobie na to, że dochodzisz do pewnej błogości, jesteś spokojny, spokojna i w końcu z powrotem zasypiasz. To jest jedna z metod i warto o tym pamiętać. W teorii uczenia się lęk odnosi się do sytuacji wzmocnień i co powoduje, że mamy skłonność do unikania. Czyli boimy się konfrontacji. Wtedy uciekamy od takich sytuacji. Potem mamy sytuację, gdzie lęk pełni formę sygnału. I to jest bardzo ważna rzecz. Lęk nie jest naszym wrogiem. W zbyt dużej ilości może nam szkodzić. Ale lęk, tak samo jak ból, jest czymś, co służy nam dla naszego bezpieczeństwa. Nie wiem, czy mieliście do czynienia z osobami, które miały wysoki próg bólu. To znaczy, miały dużą odporność. To dzieci na przykład czasami miewają z różnych przyczyn takie rzeczy i bywa, że to dziecko chodzi, porozbijane kolana, porozcinane, krew leci, a on nic nie robi. Dlaczego? Bo go to nie boli. To jest bardzo niebezpieczne, bo można skaleczyć się poważnie, nabawić się infekcji i nawet zakażenia i śmierci. Dlaczego? Bo nie zabezpiecza go coś przed tym lękiem. On się może poparzyć, a dopiero potem będzie czuł, że coś się stało, ale skóra będzie spalona. Podobnie właśnie lęk ostrzega nas przed czymś, co jest niepokojące. Tylko, że ten lęk permanentny, on się nazywa w kategorii takiej diagnostycznej lęk uogólniony, on nie jest związany z jakimś konkretnym przeżyciem. To przeżycie mogło się odbyć dużo, dużo wcześniej, ale w pamięci naszej została sytuacja, że przestraszyliśmy się i poprzez nasze myśli obudowaliśmy ten strach lękiem i gdzieś to skumulowane jest w naszej pamięci. I potem to wraca raptem ni stąd, ni zowąd i my nie radzimy sobie z tym. I właśnie to tworzy tą sytuację, że w tym momencie to nas nie ostrzega przed niebezpieczeństwem, ale w innej sytuacji ostrzega. I Salomon powiada, że mądry człowiek, gdy widzi zagrożenie czy zło, kryje się. Prostak idzie naprzód i ginie. Właśnie tak to wygląda, że ten lęk dla mądrego człowieka daje sygnał. Czyli nie jesteś pewien, to Biblia mówi, to nazywa brakiem przekonania. Jeśli nie masz przekonania, to nie rób pewnych rzeczy. Nie forsuj siebie. Mów wprost, ja nie mogę, nie, ja tego nie czuję, ja tego nie widzę, nie chcę tego robić. Nie daj się wepchnąć pod presję czyjąś, dlatego że komuś coś jest potrzebne. Ja swoją żonę też uczyłem, mówiłem, że bo tam przywozili nam dywany pod dom i sprzedawali takie wełniane dywany, które okazały się plastikowe. No, nie znaliśmy się to, ale to była okazja, przecież do domu przynieśli dywan, prawda? Ja mówię, słuchaj, trzymajmy się zasady. Kupuję wtedy, kiedy ja chcę kupić, a nie kiedy ktoś chce sprzedać. To jest bardzo ważna zasada, bardzo praktyczna po prostu, nie? Robimy zakupy, kiedy ja chcę, nie? A nie kiedy sklep czy cała, powiedzmy, marketing chce to sprzedać. Lęk egzystencjalny odwołuje się do świadomości
poczucia sensu życia, poczucia swojej wartości, istoty świata i tak dalej. I tu też jest właśnie ta sfera, że ludzie się boją, że właśnie dzisiaj, kiedy się mówi o tym świecie, że na całym świecie pandemia szaleje, że nie ma nadziei, że teraz może nawet prądu zabraknie w Europie, że wszystkich nas zaczipują i zaraz będą zabijać, powiedzmy, przez komputer i tak dalej. Różne rzeczy wymyślają i tu pojawia się lęk egzystencjalny, jak ja dalej będę żył, co będzie ze mną, jaki jest sens robienia czegokolwiek, a w ogóle warto się leczyć, po co się leczyć, bo zaraz mnie zabiją. I to jest właśnie to, że ten lęk egzystencjalny, on powoduje, że zatracamy sens jakiejkolwiek aktywności, zaczynamy stygnąć, wycofywać się, no i wtedy sami sobie jesteśmy winni, bo zaczynamy stygnąć do tego stopnia, że mniej się ruszamy, to mamy fizjologiczne problemy, mniej kontaktu społecznego, zaczynamy mieć problemy psychiczne, dlatego że przez brak dialogu twoje komórki inaczej patrzą, twoja pamięć inaczej funkcjonuje, masz trudności po dłuższym okresie milczenia w komunikacji z drugim człowiekiem. Charakterystyka lęku. Lęk fobiczny to taki lęk, który związany jest z prawami wartości. I właśnie między innymi taka jest fobia, kiedy wiemy, że nie powinniśmy gdzieś tam być albo z pewną grupą ludzi, bo oni nie postępują zgodnie z wolą Bożą i nie chcemy się tam znaleźć. To jest pewna fobia, tylko że ona się może zamienić w taką chorobliwą postawę, gdzie my dokładnie nie znamy pewnych szczegółów, ale od razu się boimy. Między innymi taką fobię stworzono w środowiskach katolickich, gdzie jeśli ktoś nie jest z Kościoła katolickiego, to na pewno jest zły. I dlatego dawno temu jeszcze, powiedzmy, było tak, że oni uznawali, że wszystkie inne kościoły były sektami. I to była właśnie fobia taka religijna, że ktoś, jeśli nie jest nasz, to jest obcy, to jest wrogi, to jest zły. To jest fobia. Dlatego też mówi się dzisiaj na przykład o tej fobii wobec homoseksualizmu i tak dalej. Lęk neurotyczny, lęk mglisty, nieokreślony, ale neurotyczny pod tym względem, że my nie wiemy tak naprawdę, czego się boimy, a chodzimy w ciągle w poczuciu braku wpływu, koncentracji na danym czynności, którą chcemy uczynić. Lęk separacyjny nie tylko u dzieci odstawianych od piersi, ale u nas, kiedy tracimy dorosłych ludzi, kiedy tracimy kogoś bliskiego. Brakuje nam w przestrzeni go, brakuje w naszych myślach, bo on kiedyś był. Myślimy o jego twarzy, którą widzieliśmy, myślimy o jego dłoni, którą dotykaliśmy i uruchamia się ten proces tych lęków i boimy się. I to jest lęk, który czasami wyprzedza sytuację, że jeśli jeszcze ktoś nie umarł, ale my już żyjemy z tym lękiem, z przerażeniem, że ktoś nas opuści, odejdzie. I później w sferze somatycznej lęk, który, jak mówiliśmy, powoduje różne rzeczy i w sferze poznawczej to myśli o niebezpieczeństwach, czyli pojawiają się manie katastroficzne. Dalej patrząc, skutki lęku powodują choroby psychiczne, skłaniają do podejmowania zachowań suicydalnych, czyli samobójczych, przyczyniają się do nadużyć leków, dlatego też reklamuje się. Pamiętam, byłem świadkiem tego, jak reklamowano ubezpieczenie i pewna kobieta zaczęła mówić, ktoś mówi, no ja nie wiem, czy mi ubezpieczenie na życie jest potrzebne. Ha, widzi pan, a czy pan wie, co się stało tam w tej rodzinie takiej, bo to akurat głośna jakaś sprawa. No tak, ten ojciec uległ wypadkowi. A widzi pan, a skąd pan wie, jak to będzie z panem, nie? No może się zdarzyć. I podają statystyki, ilu ludzi ginie w wypadkach, ilu ludzi ginie na drodze, ile spada ze schodów. I co oni robią? Oni manipulują lękiem, że taka osoba wtedy rzeczywiście i pan zostawi wtedy, czy pani zostawi tą swoją rodzinę i podsuwają umowę na ubezpieczenie. Czym się posługują? Właśnie lękiem, gdzie my przestraszeni, że myślimy, że to jest rzeczywiście racjonalne i słuszne. No, zobaczycie, jakbyście mieli zdobywać odszkodowanie, nie będzie łatwo. Także takie są to ubezpieczenia. Wiem, doświadczyłem tego na swojej osobie. Postawy agresywne. Lęk leży u podłoża agresji. To, że młodzieżówka krzyczy tu, krzyczą, to nie znaczy, że oni są tacy odważni. To znaczy, że oni chcą narzucić środowisku swoją dominację, bo tak naprawdę oni się boją. Ludzie, którzy się naprawdę nie boją, oni nie potrzebują krzyczeć. Oni potrafią normalnie rozmawiać, a jeśli potrzeba, potrafią zająć właściwą postawę.
najgłośniej szczekają takie wielkie psy, prawda? Nie, nie, małe psy. Dlaczego? No, to jest ich metoda obronna, żeby odgonić potencjalnego przeciwnika po prostu, że on się rozwrzeszczy, że ten przeciwnik odchodzi. To samo jest w człowieku. Lęk powoduje, że próbujesz dominować nad drugim człowiekiem, bo boisz się go. I to jest właśnie bardzo częstą taką sytuacją. I lęk wpływa na wycofywanie się z życia. Jakie są sposoby radzenia sobie z lękami? Między innymi ja bym przeszedł tutaj psychoterapia lub duszpasterstwo. W zasadzie to jest zamienne, bo duszpasterstwo zaangażowane, świadome, czyli wierzący ludzie, pastorzy i liderzy, którzy są dobrze przygotowani, oni pełnią rolę psychoterapeutów. Czym się różni? Różni się nazwą, a metoda jaka jest? Ta sama. W psychoterapii rozmawia się z człowiekiem. W psychoterapii stawia się pytania wokół problemu, które dotyczą tego człowieka. Po to, żeby on nawet wypowiadając siebie słyszał i nabierał dystansu i jakiegoś innego poglądu na sytuację, która jest dla niego kłopotliwa. To samo się dzieje w duszpasterstwie zaangażowanym, że pastor rozmawia o problemie, który jest. Czyli jedna z bardzo ważniejszych rzeczy, i tutaj właśnie Salomon powiada, żelazo ostrzy się żelazem, a charakter drugiego człowieka wygładza drugi człowiek. Czyli potrzebujemy, dlatego potrzebujemy dialogu. Dlatego widzicie, zobaczcie, jakie to jest sprzężenie zwrotne. Lęk cię wycofuje, separuje od ludzi, podczas gdy tego potrzebujesz ludzi. Potrzebujesz się znaleźć między nimi, potrzebujesz porozmawiać z nimi, posłuchać ich. A najczęściej jest tak, że wtedy, kiedy bardzo potrzebujemy, to nam się właśnie nie chce. To my odchodzimy, to mówimy, dzisiaj nie pójdę, a nie, a oni mnie tam nie lubią, a ja tam nie lubię tam chodzić. I zaczynamy mnóstwo rzeczy wymyślać, a to nas separuje i coraz gorzej z nami. I teraz wracasz po 3 miesiącach nawet do wspólnoty. I co? Wchodzisz, patrzysz. Kto tam kiwnął głową, uśmiechnął się, o ten to podał rękę, a tamten to nawet nie podszedł. I zaczynasz podejrzliwość, czujesz się nieswojo. Dlaczego? Jakaś nić pękła, nić więzi. Dlaczego? Bo wycofałeś się, wycofałaś się. I dlatego duszpasterstwo jest potrzebne, by rozmawiać o tym, by mówić o tym, co nas boli, co się dzieje w naszym wnętrzu. I tutaj jaki sposób jeszcze jest? Relaksacja. Wykonywanie przyjemnych czynności, często uśmiechanie się, wymawianie głosek E i A, pozytywne myślenie, przyznanie sobie prawa do niedoskonałości. Na razie mówimy o zagadnieniach psychoterapeutycznych, psychologicznych. Za chwilę dotkniemy na koniec, już zwieńcząc jednego przynajmniej z wersetów biblijnych, na którym zbudujemy konstrukcję bardzo konkretnych zasad, jakie możemy przyjąć. Ale tutaj chciałbym zwrócić uwagę. Są takie 3 kroki, które warto by je zastosować. Ja wśród swoich pacjentów używam tych kroków i one są dosyć skuteczne u większości z nich. Pierwszy, ruch fizyczny na miarę swoich możliwości. Nordic Walking, nasza organizacja, stowarzyszenie, prowadziliśmy szkolenia w Nordic Walkingu, żeby umiejętnie, właściwie się poruszać i żeby to przynosiło dobre skutki. I to jest jedna z form, która widzieliśmy, że osoby z osiedla, panie po 70, potrafiły się gromadzić w grupki i potrafiły przez 30 minut sobie intensywnie pospacerować. I po pewnym czasie jedna z nich, pamiętam, że miałem tych prelekcji w mieście kilka, pofatygowała się, dowiadując się, gdzie będę z wykładem. Ona przychodzi do mnie i mówi, proszę pana, pamięta pan na wykładzie? Ja się śmiałam, że ja mam takie przykurcze i jestem tak schorowana, że nic mi, żaden Nordic Walking nie pomoże. I mówię, chciałam pana przeprosić. Dlaczego? Bo ja chodzę już od 2 miesięcy i wie pan co? Zwykle jak podchodziłam do autobusu, on już odjeżdżał, machałam ręką, trudno, będę czekać. A mówi, nie, a teraz biegnę i wchodzę do autobusu. Raptem okazało się, że stary człowiek i może, prawda? Czyli potrafiła, rozruszała się. Ruch fizyczny. Co się dzieje w ruchu fizycznym? Endorfiny. Jeśli mamy ruch fizyczny do tego stopnia, że występuje potliwość, jest tak zwana homeostaza, dążenie organizmu do równowagi, gdzie uruchamia się proces czego? Uzupełniania tych elektrolitów, które zostały wydalone z potem. I między innymi uwalnia się, między innymi w układzie pokarmowym i w jelitach, właśnie serotonina, która z krwią podchodzi do góry, do naszego mózgu i raptem, jeśli mieliśmy problem, to na pewno mamy go na dystans.
czyli mniej się boimy, zaczynamy twórczo myśleć nawet na ten temat. Może nie rozwiąże to naszych problemów, ale pozwala nam się przygotować, by stawić tym problemom czoła. Zapytajcie ludzi, sportowców, jak oni się czują po treningu. Mówią, dożycie to jest do bani, nie ma sensu, to wszystko do niczego. Nie, nie. Przed treningiem możecie to usłyszeć. Ale po treningu ja spotykam na siłowni kolegów, w saunie siadamy. Przychodził zdziabany, smutny, potrenował, siadamy w saunie, buzia mu się nie zamyka, kawałami sypie, zadowolony. Skąd to się wziął? Co on się naćpał czegoś? No naćpał. Pan Bóg go tak stworzył, że mamy pewien system samoleczenia stworzony przez Twórcę. I teraz uruchamiasz go przez wysiłek fizyczny. Drugi krok, kontakt towarzyski. Ale nie po to, żeby narzekać. A co tam u ciebie, Hela? A daj spokój całą noc. A ty już mi nic nie mów. Tak mnie korzą. A wiesz, co tam w stopach? Ajajaj. Słuchaj, a ty Kryśka słyszałeś? Ona i tak gadają. Koniec świata po prostu. Już się pogadały, idą wzbudowane. No nie. Nie, nie rozmawiamy o tych rzeczach. Porozmawiajmy o czymś lepszym. Tego się trzeba uczyć. Ale żeby znaleźć temat, kontakt z kulturą to jest trzecia rzecz. Idź do teatru, idź do opery. Obejrzyj jakiś ciekawy film, melodramat, historyczny, jakiś obyczajowy, jakiś dokumentalny. Jedźcie na wycieczkę. Obejrzyjcie pewne dzieła sztuki, porozmawiajcie, czy wam się podoba, czy się nie podoba. Po prostu więcej bodźców uwagowych, daj temu umysłowi więcej do przetworzenia, aniżeli tylko twoje zmartwienie. Z pustego Salomon nie naleje. Czyli jeśli nie karmisz swojego umysłu, to będziesz się plewami karmić i powiesz, nie, to wszystko nie ma sensu. Dlaczego? No bo nie dajesz szansy, żeby o czymś pomyśleć. Trzy kroki. Ruch fizyczny, kontakt towarzyski i kontakt z dorobkiem kultury. I teraz fragment Pisma Świętego na koniec. Przypowieści Salomona, trzeci rozdział. Zaufaj Panu z całego i nie polegaj na czym? Na własnym rozumie. I pamiętaj o czym? O, ja z tą pamięcią mam kłopoty, nie? Pamiętaj o czym? O nim, ale gdzie mam pamiętać? Na wszystkich drogach. I co się wtedy stanie? Bóg będzie prostował nasze ścieżki. Zobaczcie, ile mądrości jest tam i strategii Bożego zdrowia, pogody ducha mieści się. Przede wszystkim, jak my jako chrześcijanie, uważam, że te czynności należy czynić. Jak powiada Pan Jezus do kwestii faryzeuszy. To należy czynić, ale tamtego nie zaniedbywać. Czyli to czyńmy. Organizujmy sobie spotkania towarzyskie, ćwiczmy, ruszajmy się fizycznie, ale nie zaniedbuj, aby Słowo Chrystusowe mieszkało w tobie obficie. Żebyś mówił tym Słowem. Wiecie, jak to zadziałało? Prezydent naszego miasta wygrał kolejne wybory. Ja zostałem zaproszony na taką jakąś galę i tak dalej. Już on usiadł ze swoimi zastępcami. Oni mnie już pamiętali, bo byli już to któraś kadencja. O, pastorze, proszę, zawołali mnie do pierwszego rzędu. No i no pastorze, cieszymy się. No, wygraliśmy te wybory. No ja wiem, no wygraliście. No cóż, mówię, gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. A przy mądrym dowództwie można nawet prowadzić i wygrać wojnę. Oni, o, to taki mądry, pastor zawsze coś mądrego powie. To Salomon, to Biblia, polecam Pismo Święte. Słuchajcie, wiecie jaka to jest rzecz? Że nie ma zażenowania w towarzystwie. Jeśli pozwolisz sobie na to, że będziesz pamiętać dobre, mądre wersety, to słuchaj, zaszachujesz wszystkich w jakimkolwiek towarzystwie. Gdzieś w pewnym momencie powiesz, ktoś tam się denerwuje, a ty powiesz, więcej wart jest cierpliwy niż bohater. A ten, który umiał panować samego siebie, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Za każdym razem nie spotkałem, żeby ktoś powiedział, a co mi prawisz jakieś dyrdymały? Zazwyczaj mówili, ty to mądre. No pewnie mówię, to jest Pismo Święte. To jest Salomon. Dlatego dbajmy o te rzeczy, ale pozwólmy, żeby Słowo Boże mieszkało w nas obficie. Zaufaj Panu. Nie ma lepszej drogi na pozbycie się lęku. I dlatego potrzebujemy czasami przebudzenia. Czy to jest biblijne? Słuchajcie, apostoł Paweł w trzecim rozdziale Efezjan co powiada? Zginam kolana moje. I o co on tam się modli? Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych. Ojej, jak to przecież zaraz pisał do wierzących. To
Do kogo on to na ewangelizację jakąś robi? To pogubił się Paweł, bo każe wierzącym, żeby Chrystus zamieszkał przez wiele. To przecież my mamy, nas w teologii tak nauczono, że mamy. Pytanie, masz? Pewien jesteś? Apostoł Paweł w innym tekście powiada, sprawdzajcie siebie, czy trwacie w wierze, czy nie wiecie o sobie, że co jest? Że Chrystus jest w was. To jest bardzo ważna rzecz. Zaufaj Panu, to nie liturgia. Zaufaj Panu, to twoja obecność z żywą osobą. Dlaczego? Bo my nie czcimy martwego bohatera, ale zmartwychwstałego Pana. Dlatego jest sens naszej modlitwy. Ja nie klepię do obrazu formułek. Ja rozmawiam z żywą osobą. Dlatego ta żywa osoba jest godna zaufania, bo ona mówi do mnie przez treść Pisma Świętego. Zaufaj Mu z całego serca, nie polegaj na rozumie. Gdzie się odbywa proces rozbudowywania lęku? Właśnie w rozumie. Na jakiej podstawie? Na podstawie tych komponentów, które dostarczasz do umysłu. Słuchasz bzdur, głupot, radia M albo czegoś innego, to tworzy się taki sposób rozumowania, jaki tam jest prezentowany. I potem patrzysz, jesteś rozlany jak woda, nie wiesz, dokąd masz iść. Ale jeśli pozwolisz sobie na to, żeby Słowo Boże mieszkało w tobie obficie, to wówczas będzie tak, że nie polegaj na swoim rozumie. Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach. A on przewidzi nawet to, że poplączą się twoje ścieżki. Bo Boga to w ogóle nie dziwi, że plączą się na ścieżki. Jezus Piotrowi przewidział, ty upadniesz. I ktoś by powiedział, dlaczego nie powstrzymał go od tego upadku? Nie szkodzi, przyda mu się upadek, ale on się nawróci. Bo ja prosiłem, że gdy się nawrócisz, utwierdzaj braci. Czyli zobaczcie, jakie mamy bezpieczeństwo, że Bóg przewiduje, że nasze upadki i zwątpienia nie zniweczą Jego dzieła uświęcenia i błogosławieństwa, usynowienia, uczynienia nas swoimi dziećmi w pełni. Zatem to jest poczucie bezpieczeństwa. Jeśli ufam Panu, to ja się nie muszę martwić tym, co mi do głowy wkładają przez rozmaite informacje. Bo ja ufam Mu i opieram swoje przekonanie na Jego mądrości. I wiem, że cokolwiek uczynię, może popełnię błąd. Ale ten błąd nie będzie mnie dyskwalifikował, przynajmniej przed Bogiem, przed moim Zbawicielem. Może ludzie mnie potępią, ale ja wiem, że Bóg jest w stanie wyprostować moje ścieżki. To jest werset, który napawia mnie wielką nadzieją i dodaje mi wiele optymizmu. I dlatego, drogie siostry, drogi bracia, drodzy przyjaciele, zachęcam. Pozwólcie sobie na to. Odświeżcie relacje z Chrystusem. I niech to będzie, bądźcie rzecznikami przebudzenia duchowego dla waszych dzieci, wnuków, prawnuków. Ja też już mam wnuki, już jestem dziadem, no dziadkiem po prostu, także. Ale dumny jestem z nich i się cieszę. Kochani, Słowo Boże niech mieszka w nas obficie. To był ogromny dla mnie przywilej i honor, że mogłem przed wami tu wystąpić i życzę wam Bożego błogosławieństwa. Pozwólcie, że pomodlę się. Boże nasz i Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci za to spotkanie, za tych wspaniałych ludzi, moje siostry i bracia, za bohaterów wiary, którzy pielęgnują swoją relację z Tobą. Dajby, Panie, ich świadectwo świeciło jak gwiazdy na niebie w ciemności, by młodsze pokolenia mogły, patrząc na nich, Panie, napawać się tą samą energią, radością ze zbawienia i pasją, by służyć Tobie do końca. I dajby, Panie, każdy z nich okazał się wypróbowanym sługą i bohaterem i otrzymał należną nagrodę z Twoich rąk kiedyś w niebie. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.